Polskie Linie Kolejowe realizują Krajowy Program Kolejowy. Ten program kolejowy między innymi obejmuje swoimi działaniami modernizację wielkich portów, stacji portowych nad naszym morzem. Dzisiaj obserwujemy postęp prac w Świnoujściu. To jest fragment gigantycznego projektu, bo jest zespolony z portem w Szczecinie i sumarycznie obie te stacje pochłaniają 1,5 miliardów złotych na inwestycje w infrastrukturę portową. Zamawiający wznowił takie prowadzenie po wielu latach inwestycji, gdzie są zaliczki wypłacane, gdzie są płatności za materiał realizowany z wyprzedzeniem też. I to pozwalało na utrzymanie płynności, szczególnie w tych ciężkim okresie związanym z COVID-em. I tutaj bardzo też dobra współpraca i chcę to potwierdzić i podkreślić, że firmy tak działały, uczestnicy procesu budowlanego, że tak naprawdę COVID nie wpłynął w istotny sposób na realizację procesu budowlanego. To było bardzo duże osiągnięcie i osiągnięcie wspólne, bo były i realizowane płatności przyspieszone, żeby zapewnić płynność, ale były też działania zmierzające do tego, żeby przejść na pracę zdalną w procesach, w których kiedyś w ogóle się o tym nie myślało, tak? Rozbijały się odbiory na mniejsze sektory. To były bardzo ważne działania pozwalające na utrzymanie ciągłości, utrzymanie zatrudnienia, utrzymania przepływów pieniężnych. I rynek firm, które realizowały te projekty, naprawdę był w sytuacji pod tym względem, można powiedzieć, komfortowej w tych ciężkich czasach oczywiście, na miarę tych ciężkich czasów. I dzisiaj utrzymujemy te dobre zwyczaje, które zostały wypracowane w tamtym czasie. A tutaj wjeżdżamy właśnie na największy w tym momencie taki plac budowy. Dużo już jest zrealizowane, natomiast dojedziemy w niedługim czasie do nastawni naszej, o której tutaj Pan Prezes wspominał, to będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć. No i też dojedziemy do miejsca, gdzie będzie zabudowany ten rozjazd przy użyciu technologii takiego montażu blokowego rozjazdu. Jeżeli się uda, to może trafimy, no bo to nie, zupełny przypadek. Nadia nie wiedziałem, że dzisiaj akurat będzie ten rozjazd w tym miejscu budowany, ale to też jest taka ciekawostka technologiczna. Może wygląda to nie na jakąś taką zegarmistrzowską robotę, bo dźwig jest taki potężny, jak Państwo zobaczycie, który ma dźwig 1200 ton, więc to jest dość duże urządzenie, ale też urządzenie, które wyposażone jest firma Torpol, która tak naprawdę też należy do firm najbardziej usprzętowionych, jeśli chodzi o sprzęt specjalistyczny, jeśli chodzi o firmy realizujące te roboty budowlane. Jeśli ktoś się wychował na kolejkach elektrycznych i układał sobie rozjazdy, to mniej więcej jesteśmy tutaj na tym etapie, że rozjazdy przyjeżdżają i są modułowo wkładane w tory, w swoje miejsce docelowe. I no jest to, tak jak mówiłem, przede wszystkim poprawienie efektywności montażu, ale też później trwałości tego urządzenia, które w torach ma pracować kilkadziesiąt lat. Na pewno łatwiejsza technologia do montażu rozjazdu niż w takich warunkach bezpośrednich, bo tak też przez wiele lat są montowane w miejscach. Są takie miejsca, gdzie nie można dojechać, gdzie nie można zastosować sprzętu i dalej są montowane, ale na pewno szybkość, sprawność i tam, gdzie jest odpowiednia dostępność, to dysponujemy takim filmem. Jak tam wygląda teraz tam sytuacja u Ciebie? Rozjazdy montować w całości. My budujemy tą stację od nowa i to, co było przed chwilą powiedziane, wymiana gruntu, która następuje, ona jest niezbędna do tego, żeby ta praca mogła przyjmować ciężkie pociągi. Nie dość, że będzie wydłużenie torów do tych 750 metrów, to jeszcze będzie podniesienie nośności podbudowy torów. Dzięki temu ta praca będzie na długie lata stabilna, bezobsługowa, zapewniająca standardy dostępu do portów dla ciężkich pociągów i ta praca tak się roznosi po całej Polsce, bo każdy projekt, który w tej chwili realizujemy, to ma za zadanie wpisanie w ten układ przewozu towarów, czyli tam, gdzie można, wydłużamy tory, żeby zapewnić wymaganą długość do wymijania pociągów towarowych, no i też podnosimy nośność gruntu, na którym te tory są położone. Obiecał trochę Pan Prezes, że będzie taka wycieczka zrobiona za jakiś czas i zobaczycie Państwo, jaki jest niesamowity efekt i radość dla inżyniera. Jestem inżynierem, mam nawet czynne wszystkie uprawnienia budowlane, także dla mnie też szczególnie, kiedy widzi ten efekt. I ten efekt jest szczególnie zauważalny właśnie, jak się przejedzie po takim rozkopanym terenie, gdzie tam wybrane są te grunty do zera albo poniżej zera i
przygotowane do wymiany i później przyjedzie się już na jak ta infrastruktura jest zbudowana, bo efekt jest naprawdę niesamowity. Cała inwestycja jest prowadzona w przeciwieństwie do inwestycji drogowych na istniejącej infrastrukturze. Ta infrastruktura przede wszystkim to nie są tylko tory i sieć, przede wszystkim to są istniejące urządzenia zabezpieczenia ruchu, sterowania ruchem kolejowym. Tu są bardzo wysokie rygory, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa ruchu pociągów. Proszę pamiętać, tu możemy się pochwalić, że nie doszło do tej pory i mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnego wydarzenia kolejowego, wypadku. Tak więc naprawdę jest to bardzo rygorystycznie przestrzegane. Nie ma takiego zagrożenia, bo tak jak tutaj powiedział Tomek na temat tych faz przejściowych, to są bardzo mocno nadzorowane, weryfikowane i tu pracujemy już na bardzo nowoczesnych systemach komputerowych i też trzeba wspomnieć o bardzo istotnym podwykonawcy, którym jest firma Komput, też firma, która produkuje polskie urządzenia najwyższej klasy, jeśli chodzi o zabezpieczenie ruchu kolejowego, ale też potrafi te systemy połączyć interfejsami w taki sposób, że pracujemy częściowo na urządzeniach już elektronicznych i częściowo na urządzeniach przekaźnikowych, czyli tych, które do tej pory funkcjonowały, w bezpieczny sposób, to podkreślam, w bezpieczny sposób, który zapewnia bezpieczeństwo ruchu pociągów i pasażerów przede wszystkim. Na tym szczeblu najwyższym krajowym, ustawodawczym, mieliśmy możliwość opiniowania tych ustaw covidowych, także ten... Uproszczenie przede wszystkim procesu, jeśli chodzi o sam proces budowlany tutaj, zmiany w prawie budowlanym, zmianie bardzo pomogły w sposób jakby oddawania, uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie prac komisji. Tutaj to było bardzo ważne i istotne, bo to było już jak gdyby poza naszymi kompetencjami i ten najistotniejszy element, który mógł się przenieść właśnie na regulacje te prawne, był ważnym wsparciem dla całego...